Adwent wypada w takim okresie roku, kiedy coraz mniej światła słonecznego na zewnątrz. Dni są bardzo krótkie i tak naprawdę z każdym dniem coraz krótsze, aż do zimowego przesilenia, kiedy tego dnia będzie nam przybywać. A wypadnie to mniej więcej w czasie Narodzenia Pańskiego. Czyli tak jakby coraz krótsze dni zbliżają nas do Narodzenia Pańskiego, a od Narodzenia Pańskiego ten dzień się będzie wydłużał. To światło nie jest bez znaczenia. Czym więcej ciemności, tym więcej światła potrzebujemy sztucznego, nienaturalnego. My jesteśmy żyjemy w tych czasach, kiedy mamy luksus włączenia jednym pstryknięciem świateł w całym pomieszczeniu, w całym domu. Natomiast w czasach minionych, kiedy nie było elektryczności, ludzie ratowali się albo paleniskami, kominkami w domu, albo też świecami zapalanymi i stawianymi w świeczniku. Drogę do kościoła na poranną mszę świętą także należało sobie oświetlić. Stąd praktyka chodzenia na roraty z lampionami. Lampion jest jednym z symboli czasów Adwentu. Świeca, która rozświetla mrok, jest wyrazem naszej nadziei na to, że Chrystus, który jest światłością świata, rozświetli również mroki naszego życia. Świeca, płomień żywy, daje nie tylko światło, ale daje również ciepło. Ten płomień ogrzewa to, co zimne, to, co zmarznięte. Potrzeba nam tego światła nie tylko w tym wymiarze fizycznym, zewnętrznym, bo tak jak powiedziałem, żyjemy w takich czasach, gdzie mamy ten luksus zarówno zapalania światła elektrycznego, jak i ogrzewania w pomieszczeniach, centralnego ogrzewania. Jest nam ciepło, nie musimy o ten ogień dbać. Natomiast to poczucie ciepła daje także poczucie bezpieczeństwa i to jest szalenie ważne. Chrystus, na którego czekamy, którego oczekujemy, przyniesie światu, a przede wszystkim mnie, w moim życiu, światło i ciepło, które daje mi poczucie bezpieczeństwa. Wtedy, kiedy za oknem pada śnieg i jest mroźno, wtedy potrzebujemy tego poczucia ciepła. Prośmy zatem, aby ten czas Adwentu był takim czasem zbliżania się do Jezusa, zbliżania naszych relacji, pogłębiania naszej więzi z Chrystusem, ponieważ On jest Bogiem, który jest Bogiem miłości, Bogiem, który mnie kocha, a miłość to ciepło, miłość to bliskość, miłość to troska jednego o drugiego. Bóg chce o nas się zatroszczyć. Niech ten Adwent będzie czasem, kiedy pozwolimy Bogu, aby zatroszczył się o nas. A lampiony niech nam o tym przypominają.